Zastanówmy się, jak obliczyć liczbę wszystkich przekątnych dowolnego wielokąta. Weźmy najprostszy wielokąt, trójkąt. Przez n oznaczmy liczbę wierzchołków. W tym wypadku n jest równe 3. Można powiedzieć, że trójkąt nie ma żadnych przekątnych, ponieważ każdy odcinek łączący dwa jego wierzchołki jest jednocześnie jego bokiem. Jak rzecz będzie się miała w przypadku czworokąta? Widzimy, że są dwie przekątne, czyli dla n równego 4 przekątne są dwie. W przypadku pięciokąta, czyli dla n równego 5, przekątnych jest 5. Jeśli weźmiemy sześciokąt, łatwo zauważymy, że przekątnych jest już więcej. Widzimy trzy główne przekątne łączące przeciwległe wierzchołki i 6 pozostałych przekątnych. Zatem dla n równego 6 przekątnych jest 9. Rysowanie wszystkich przekątnych wielokątów staje się tym trudniejsze, im bardziej zwiększa się liczba jego wierzchołków. Dlatego postarajmy się odnaleźć ogólny wzór na ilość przekątnych dowolnego wielokąta, rozpatrując pewną prawidłowość wiążącą liczbę wierzchołków z liczbą przekątnych. W tym celu rozważmy wielokąt, gdzie liczba wierzchołków równa jest n, przy czym n musi być liczbą naturalną, większą od 3, czyli większą niż dla trójkąta. Gdybyśmy chcieli narysować wszystkie przekątne tego wielokąta, rysunek bardzo by się zamazał. Dlatego wybierzmy sobie jeden wierzchołek, poprowadźmy z niego kilka przekątnych i zadajmy pytanie, ile wszystkich możliwych przekątnych możemy wyprowadzić z tego wierzchołka? Otóż, jeżeli w tym wielokącie jest n wierzchołków, to nasz wierzchołek możemy połączyć z każdym z nich przy pomocy przekątnej, za wyjątkiem 3. Nie możemy połączyć go z nim samym, ani z żadnym z jego dwóch sąsiadów, ponieważ wtedy taki odcinek jest po prostu bokiem tego wielokąta. Zatem okazuje się, że z naszego wierzchołka można wyprowadzić n minus 3 przekątnych. Rzecz będzie się miała tak samo w przypadku każdego innego wierzchołka w tym wielokącie, czyli z każdego z n wierzchołków wychodzi n minus 3 przekątnych. Mogłoby się zatem wydawać, że liczba przekątnych w tym wielokącie będzie wynosiła n razy n minus 3. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ musimy zauważyć, że każda przekątna łączy dwa wierzchołki, czyli ma dwa końce. Czyli można powiedzieć, że z dwóch wierzchołków wychodzi. Zatem licząc w ten sposób, każdą przekątną policzylibyśmy dwa razy. Zatem nasz wzór n razy n minus 3 musimy podzielić przez 2 i w ten sposób znaleźliśmy wzór na liczbę przekątnych dowolnego wielokąta. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.